Witajcie, witajcie, Wojciech Popiela z tej strony. Dzisiaj porozmawiamy chwilę o takiej bardzo kluczowej, bardzo fundamentalnej rzeczy związanej z Google Analytics i ze zbieraniem danych ilościowych na stronie. Zrobimy to tak, jak zazwyczaj to robimy na przykładzie jakiegoś e-commerce. Wyobraźcie sobie, że macie sklep, zainstalowaliście sobie Analyticsa, tam skonfigurowaliście te wszystkie rzeczy, albo ktoś tam to dla Was zrobił. Jakiś czas sobie tam zbieracie, na przykład, nie wiem, pierwszy miesiąc, tak, wchodzicie do tego Google Analyticsa, no i widzicie, że dane są niekompletne. No i rozpoznajecie to zazwyczaj po tym, że w panelu sklepu macie na przykład 100 zamówień, a w Google Analytics widzicie 80, no, czyli coś nie zadziałało, tak? Taka jest pierwsza myśl. I to jest pytanie i sytuacja, która powraca absolutnie jak bumerang. Ja się dziwię, że Google jeszcze nie zrobił jakiegoś, nie wiem, wielkiego baneru, który by o tym informował, że tak jest. Albo, nie wiem, w jakimś widocznym miejscu jakiegoś ostrzeżenia. A przynajmniej ja nie widziałem, żeby coś takiego powstało. Żeby to było gdzieś jakoś mocno komunikowane. A wydaje się, że powinno. Sprawa wygląda następująco. Google Analytics nie zbiera 100% danych. Nie? Pewnie by chciał, ale nie zbiera i powód tego jest bardzo prosty. Na świecie ogólnie jest teraz taki trend i jakby bardzo dużo się o tym mówi i bardzo dobrze o tym, żeby chronić własną prywatność, żeby nie dawać się śledzić, żeby zwracać uwagę kto, co, jakie dane zbiera o nas, o naszej aktywności w sieci i tak dalej. No więc mamy te rozmaite blokery, mamy te rozmaite zgody na śledzenie i tak dalej. Zresztą w myśl RODO w ogóle, żeby można było nas śledzić, to powinniśmy na to wyrazić zgodę. Więc jakby od tego zacznijmy, więc tak naprawdę nic automatycznie się nie powinno dziać. No i skoro my możemy po pierwsze nie wyrazić zgody, tak, w takim modelu idealnym, w modelu mniej idealnym, realnym, no to jest tak, że zazwyczaj to śledzenie włącza się od razu i raczej musimy je zablokować niż wyrazić zgodę, czyli jeśli mamy jakieś blokery, no to wtedy te dane po prostu do tego Google Analytics no, nigdy nie trafiają. Nie? I o ile nie wyślemy ich w jakiś inny sposób, no to nie ma takiej możliwości. Nie? Także w tym podstawowym modelu, jak działa Google Analytics, to po prostu tak jest, że część ruchu jest utracona. No i teraz, czy to jest duży problem? Nie? No, w zasadzie nie, bo musimy pamiętać o jednym, że Google Analytics jest narzędziem do pomiaru danych, w celu takim statystycznym, w celu weryfikacji, jakie są trendy, jakie są wzory zachowań i tak dalej. A to nie jest jakieś narzędzie, nie wiem, księgowe, czy jakieś narzędzie, nie wiem, sprzedażowe i tak dalej, w którym mamy zawsze jeden do jednego, no bo analizujemy bardzo dokładnie naszą wydajność, czy nasze procesy, czy nasze lejki sprzedażowe, czy cokolwiek tam innego, gdzie jakby ta dokładność musi być jeden do jeden praktycznie, żeby to miało sens, tylko to pokazuje ogólny trend, jakby ten margines błędu tam na poziomie na przykład 30% to jest absolutnie normalne. I to nic się nie dzieje, jakby wręcz przeciwnie, no jakby jest wszystko w porządku, tak? No to jest normalne, że część ruchu gdzieś tam nie jest mierzona i nawet nie musi być, ten margines błędu jest absolutnie akceptowalny i jakby dalej możemy wyciągać z tego istotne dla nas dane. Także jeśli zaglądasz do Google Analytics i brakuje Ci danych na minus, czyli masz mniej zamówień niż masz w panelu sklepu, to jest wszystko ok. Gorzej jak masz ich więcej, bo to niż powinieneś, nie? Bo tutaj to już coś tam nie działa. Więc w ten sposób. Jeśli jest ich mniej, to wszystko jest w porządku, możesz się tym nie przejmować. Nie ma co szukać tam jakichś sposobów, żeby, nie wiem, to naprawiać i tak dalej. Są oczywiście metody, żeby zrobić to dużo, dużo bardziej jakby miarodajne, tak? I żeby w inny sposób w ogóle mierzyć te dane, żeby pozyskiwać je w inny sposób, no ale to już jest trochę coś osobnego. No i pytanie przede wszystkim, czy jest sens, nie? To jest to, nie? Co z tego tak naprawdę wyciągasz, nie? I jeśli próbujesz zrobić z Google Analytics właśnie jakieś takie księgowe, precyzyjne narzędzie, czy w ogóle, nie wiem, do innych celów niż zostało stworzone, no to po prostu śrubokrętem wbijasz gwoździe, nie? To zupełnie nie do tego służy. Także ze spokojem można tego na dobrą sprawę nie ruszać, a i tak dalej to narzędzie jest
jest wartościowe. Ten problem oczywiście, że coraz mniej zmiera danych, on się gdzieś tam pogłębia właśnie na skutek coraz bardziej popularnych blokerów, coraz bardziej restrykcyjnego podejścia do pozyskiwania danych. No ale to już jest temat na zupełnie inny materiał. Także do usłyszenia. Cześć.